Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie! Czytanie! Zgoda. Najpierw poczytamy, a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze. Pamiętasz, jak było na basenie? Tak. Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Tak. Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypływę. Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Jak całkiem sam pływam. Tak, trzymaj. Ręce na wodzie. Tak jak pokazywałem. Doskonale. Ja pływam. Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie. Ja pływam. Kajtuś się wystraszył. Kajtek. Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie. Tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Poczytamy, jak Kajtuś uczył się jeździć na łyżwach. Był wtedy zimowy dzień, taki jak u nas. Kajtuś często przyglądał się, jak chłopcy grają w hokeja i zapragnął nauczyć się jeździć na łyżwach. A więc tatuś wylał dla niego lodowisko za domem i kupił mu pierwszą parę łyżek. Kajtuś uczy się jeździć na łyżwach. Kiedyś ja też będę grać w hokeja. Na pewno. Tylko naucz się jeździć na łyżwach. Będę jeździł najlepiej na świecie. Zobacz, mamo, przewrócił się. A więc mamy w domu mistrza świata. To świetnie. Zobaczysz, niedługo będziesz śmigało tak. Uważaj, przede wszystkim musisz się nauczyć stać na lodzie. Okazało się, że to wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje. Och, Kajtusiu.
Trzymaj się tego, będzie ci łatwiej. Świetnie. Uważaj, na lodzie. Już nie będę się uczył, to takie trudne. Wiem, że to niełatwe, ale jestem dumny, że się starasz. Spróbuj jeszcze raz. Kajtuś był zmęczony tym, że ciągle się przewracał, ale chciał jeszcze trochę pojeździć z tatusiem. Chcę jeszcze raz spróbować. Dzielny chłopczyk. Wspaniale sobie radzisz. Ojej. Patrz, tato, sam jadę. Patrzcie na mnie. Ojej. Nic ci nie jest, synku? Kajtuś, ty jeździsz. Ty naprawdę jeździsz. Umiem! Kto pije gorącą czekoladę? Po wielu upadkach Kajtuś nareszcie nauczył się utrzymywać równowagę. Chociaż nie do końca. Ojej! Mamo, tato! Tak, skarbie? Na następnej lekcji nauczę cię skręcać. A potem kupimy ci kije do hokeja. Kije do hokeja? Ojej! Chcecie, żeby wam poczytać? Tak, prosimy! No to zobaczymy, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i tata. Cześć, kochani! Mam nadzieję, że nie narobicie zbyt dużo bałaganu. Papa! Mama i Ruzia wyjeżdżały na cały dzień. A Kajtuś miał spędzić dzień ze swoim tatą. To właśnie lubię. Kubek dobrej, mocnej kawy. Ja też to lubię. Pamiętasz nasz tajny plan? Kajtuś pomagał tacie zrobić niespodziankę dla mamy. Myślisz, że mamie spodoba się nasza półka na książki? Na pewno się spodoba! Kajtuś lubił te dni, kiedy zostawał w domu tylko ze swoim tatą. To powinno wyschnąć bardzo szybko, więc... O, rety! No ładnie. Co się stało? Po pierwsze, wymazałeś się farbą. To tak jak ty. Tak, masz rację. A po drugie, zapomniałem kupić niebieską farbę, którą miałem dać jako podkład. Ale już wiem, co zrobimy. Pojedziemy do sklepu. Tak będzie najlepiej. Hurra! Proszę bardzo. Jesteś gotów? Tak. A więc jedźmy kupić jakąś ładną farbę. Który kolor spodobałby się mamie? Weźmy ten. Jak uważasz? Ten będzie najlepszy, zobaczysz. Polegam na tobie. Kajtuś i jego tata postanowili, że na obiad zjedzą bułkę z parówką. Cześć!
Już jesteśmy! Kajtuś! Kajtuś! Och, w porządku, suche! A co moi chłopcy tu wyprawiają? Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Zobacz! O, półka na książki. Właśnie taka była mi potrzebna. Zaraz, zaraz. Widzę, że jest na niej też nowa książka. To ja ją zrobiłem. Macie ochotę posłuchać o Kajtusiu? To siadajcie. Zobaczymy, co też u niego słychać. A tak, dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś w parku rozrywki. Tato, daleko jeszcze? Tato, daleko jeszcze? Niedaleko. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty, bo była to jego pierwsza wycieczka do parku rozrywki. Cieszył się, że będą się bawić razem z tatą. Ojej! Na początek wybrał spływ pontonem po rwącej rzece. Stań przy tej miarce. Co to jest? Żeby wejść, trzeba mieć odpowiedni wzrost. Jest! Podoba ci się? Tak, fajnie to jest. Ale pewnie trochę się boisz, co? Tata i Kajtuś zgodzili się, że miło jest płynąć rwącą rzeką, ale i trochę strasznie. Później były już tylko mocniejsze wrażenia i więcej śmiechu. A potem woda nas ochlapała. Kto chce deser? Ja proszę, ja też proszę. Pycha! Naprawdę nie wiem, czy wata cukrowa jest taka dobra dla dzieci. To znaczy, że ty nie chcesz? O? Proszę! Kajtuś bardzo lubił jeździć na diabelskim młynie. Z wysoka mógł zobaczyć cały park. Tato, tato, o tam! To był największy miś, jakiego Kajtuś widział w życiu. Żeby go wygrać, trzeba było wrzucić wszystkie kółka na kołki. Dla Kajtusia to było bardzo trudne. To tylko wydaje się łatwe. Tato, może ty spróbujesz? Postaram się trafić. Jest! Brawo, kochanie! Kajtuś bardzo, bardzo chciał, żeby tata wygrał misia. I co, podobało wam się? Och, bardzo, mamo! A co najbardziej? Może spływ rwącą rzeką? Albo diabelski młyn? Już wiem! Pewnie jak tata rzucał kółkami i wygrał misia! Tak! Gdzie się schowaliście? Pora na czytanie! Tu jesteście! Zobaczymy, co dzisiaj słychać u Kajtusia. Opowiadanie ma tytuł Kajtek szuka Gilberta. Gilbert, uważaj! Hop, Gilbert, hop! Hajej, brawo, kotku! Ratuj mnie, dinozaur mnie atakuje! Kajtek bardzo lubił bawić się ze swoim dinozaurem, a jeszcze bardziej, kiedy Gilbert bawił się razem z nim. Synku, drugie śniadanie! Gilbercie, poczekaj na mnie! I co tam?
Co ciekawego robiłeś? Bawiłem się z Gilbertem. Broniłem go przed złym dinozaurem. Naprawdę? Musisz być bardzo dzielny, jeśli nie boisz się złego dinozaura. Gilbercie, gdzie jesteś? Bawimy się dalej. Gilbert, gdzie jesteś? Kajtkowi wcale się to nie podobało. Kazał Gilbertowi zostać, ale kot wcale go nie posłuchał. Tato, Gilbert zniknął, a miał na mnie czekać. W kuchni go nie ma. W dużym pokoju też nie. To dokąd poszedł? Bez niego nie ma zabawy. Gilbert, wracaj mi tu natychmiast! Gilbercie, jesteś niegrzecznym kotkiem. Kajtek był coraz bardziej zły na Gilberta. Gdzie on się schował? O, co się dzieje, synku? Nie mogę znaleźć Gilberta. Kazałem mu czekać na siebie w dużym pokoju. Pewnie poszedł spać w którejś sypialni. Chodźmy sprawdzić. Będziemy detektywami. Detektywami? O, detektywi zawsze szukają wskazówek. Co to są wskazówki? Wskazówką może być wszystko, co pomoże odszukać Gilberta. Miej oczy szeroko otwarte. Czy to jest wskazówka? Kajtek zauważył kawałek sznurka od dinozaura, którym bawili się razem z kotem. To znaczy, że Gilbert musi być w pobliżu. Tak, to bardzo dobra wskazówka. Gilbert! U was go nie widzę. Tylko do jednego pokoju nie zaglądaliśmy jeszcze. Do mojego! Gilbercie, pokaż się! Gilbercie? Mamo, zobacz, dinozaur! Następna wskazówka. Jesteś dobrym detektywem. Poczytać książeczkę? Tej właśnie chcecie posłuchać? Tak! Czytaj, babciu! Zobaczmy, jaki ma tytuł. A tak! Kajtuś zgubił skarpetkę. Kajtuś od razu znalazł swoją ulubioną skarpetkę, ale drugiej nie było. Nigdzie jej nie widział w swoim pokoju, a więc postanowił pójść do pralni. Pomyślał, że może została w pralce, lecz nie mógł tam zajrzeć, bo był za niski. Postanowił, że przyniesie krzesło. Próbował otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Trochę go to przestraszyło. Mamo! Mamo! Kajtek, tu jestem, tata, nie bój się. Tato! Tato! Nie mogę otworzyć drzwi! Poczekaj, zaraz cię stamtąd wydostanę. Spokojnie. Po twojej stronie nie można przekręcić gałki, tak? Tak, tato. Po mojej też chyba się zacięła, ale pokręcę nią delikatnie. Nareszcie się udało. Skąd się tu wziąłeś? Szukam swojej skarpetki. I poszedłeś do pralni? Poszukajmy jej razem, zgoda? Zgoda. Rano mama wyniosła pranie. Może zgubiła ją na schodach. Zajrzeć do pralki. Dobry pomysł. Razem popatrzmy. Widzisz swoją skarpetkę? Nie. Czyżbym znowu zapomniała zamknąć drzwi? Co ze mną jest? Ja tu nic nie widzę. Pokaż! Nic tu nie ma. Trudno. Weźmiemy inne skarpetki. Pewnie ci zimno w stopę. Ja chcę moją ulubioną skarpetkę.
Jak włożysz na nogi skarpetki, pomożesz mi zreperować zamek w drzwiach. Coś mi się zdaje, że ktoś znowu zatrzasnął drzwi. Kochanie, jesteś tam? Hej! Zawołajmy razem. Mamo! Mamo! Tym razem Kajtuś się nie bał, bo był razem z tatą. Ojej, jesteście tam? No nie, klamka wypadła. Tata wytłumaczył mamie, jak włożyć klamkę i mama otworzyła drzwi. Naprawię to, zanim znowu ktoś się zatrzaśnie. Tylko przyniosę narzędzia. Co się stało z twoją skarpetką? Zginęła gdzieś. Ja chyba wiem, gdzie jej szukać. Zajrzyj do kosza. Jest tutaj! Kajtuś włożył skarpetkę, a potem pomógł tacie naprawić zamek, żeby już nikt nie zatrzasnął się w pralni. Wcale, że nie, to moje! Tak ma być! Nie dam ci! A wy znowu się kłócicie? Przestańcie proszę i posłuchajcie historii o Kajtusiu. I co my tu mamy? Wygląda na to, że Kajtek i Klementynka też się pokłócili. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś się kłóci. Kajtuś czekał na swoją koleżankę Klementynkę. Przygotował więc różne zabawki. Kajtek! Kajtek! Zejdź na dół! Przyszła do ciebie Klementynka! Witam! Wejdź, Klementynko, zapraszam. Kajtusiu, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętaj, żeby grzecznie się zachowywać. Baw się ładnie. Dobrze, mamo. Nie sprawiaj kłopotu. Dobrze, mamo. Jestem pewna, że wszystko będzie w porządku. Wejdź, Klementynko. Jej, ile zabawek przyniosłaś. Kajtuś chciał się bawić dinozaurem i miał zamiar wytłumaczyć Klementynce, jaką zbudują mu jaskinię z klocków. Pobawmy się w rodzinkę. Ja będę mamą, a ty możesz być tatą. To nie było to, o czym myślał Kajtek. Ja chcę się bawić dinozaurem. Niedźwiadek i królik będą naszymi dziećmi. To jest mój misio i mój króliczek. Kajtuś nie lubił, jak ktoś brał jego przytulanki bez pytania. Możemy urządzić dla nich herbatkę. Siadaj tutaj. Masz je odłożyć. Są moje. Proszę cię, nie złość się. Siadaj tu i bądź grzeczny. Ja wcale nie chcę być grzeczny. O co ci chodzi? Nie chcę się bawić w dom. Ja chcę się bawić dinozaurem. Dobra, niech ci będzie. Dinozaur też może być naszym dzieckiem. To też się Kajtusiowi nie podobało. Już nie chcę się więcej z tobą bawić. Już więcej cię nie lubię. Mamo! Co ci się stało, synku? I gdzie jest Klementynka? Już nie lubię Klementynki. Zabrała mojego misia i mojego królika. Postaramy się coś na to poradzić, dobrze? Kochani, przeproście się nawzajem i bądźcie już mili. Przepraszam, Kajtusiu. Twoja kolej, synku. Przepraszam, Klementynko. Witajcie, zapraszam. Starszy brat Klementynki był mistrzem bejsbola i Kajtuś bardzo go podziwiał. Cześć, Michał. Cześć, Kajtek. Chcesz trochę pograć? Och! Kiedyś wyrośniesz na dobrego zawodnika. Chodźcie do nas, napijecie się soku. Ścigamy się do stołu? O! Kajtek, ty i Klementyna jesteście dobrzy w bejsbol. Niedługo znowu pogramy. Tak, ja bym chciał już jutro pograć z tobą i z Klementynką. I pojutrze, i pozajutrze. Siadajcie, dzieciaki. Poczytam wam... Spójrzcie na Kajtusia. Jaki przestraszony. Wiecie dlaczego? Opowiadanie ma tytuł Kajtuś na wielkiej zjeżdżalni. Kajtuś wspaniale się bawił na placu zabaw. Patrz na mnie, patrz na mnie!
tylko bawię się w pociąg. Ja też mogę? Kajtuś i Klementynka wspaniale bawili się w pociąg. Ale po chwili Klementynka wpadła na inny pomysł. Idziemy na zjeżdżalnię? Tak! Nie, nie na tę, na tamtą! Klementynka pokazywała na zjeżdżalnię dla dużych dzieci. Ale kiedy Kajtuś na nią spojrzał, wydała mu się bardzo, bardzo stroma i bardzo wysoka. Okropnie wysoka! Kajtuś się bał. Kajtuś przekonał Klementynkę, żeby pobawili się w tunelach. Kajtek, łap mnie! Nie uciekniesz, mam cię! Synku, robi się późno. Wracajmy do domu. O nie! Chodź ze mną! Jaka wysoka! Ale się nie boję. Ty idź pierwsza! Ale fajnie! Wchodź szybko, twoja kolej! Jedź, Kajtek, hop! To fajne! Śmiało, jedź! Wcale się nie boję! Jednak Kajtuś bardzo się bał. Przecież to fajne! Co się stało, synku? Rzeczywiście trochę cierpnie skóra, wcale ci się nie dziwię. Ale mam na to radę, możemy zjechać razem. Raz, dwa, trzy, ho! Kajtuś był z siebie dumny, lecz na Klementynce nie zrobił wrażenia. Ja tam zjeżdżam sama! Ja też zjechałem całkiem sam, to łatwe. Pięknie, ale pora wracać do domu. Zaraz idziemy. Mogę jeszcze raz? Ale było to wiele, wiele razy, bo ciągle im było mało. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.